Fotowoltaika z Teurona. Z gwarancją jakości. I może być ubezpieczona. Komfort i oszczędność dla Twojego domu. Niższe rachunki za prąd. Bezpieczny montaż i wsparcie serwisanta przez cały rok. Obniż rachunki za prąd. Wybierz fotowoltaikę z Teurona. Teuron.pl/fotowoltaika. Stadion zimowy w ArcelorMittal Park to najnowocześniejsze lodowisko w Polsce. Sosnowiecki obiekt posiada trybunę o pojemności 2,5 tysiąca widzów, sektor kibiców gości, 4-ościenny telewizor LED, 11 szatni, strefę mediów, pokład VIP czy studio TV. Stadion zimowy spełnia wymagania Światowej Organizacji Hokeja na Lodzie. Dzięki temu już w najbliższych miesiącach w Sosnowcu odbędzie się turniej prekwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie oraz Cortina d'Ampezzo i Mistrzostwa Świata Juniorów. Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.zps-sosnowiec.pl. Dzień dobry Państwu, witam pięknie. Po raz ostatni w tym roku w magazynie hokejowym. Tauron Hockey Liga już zmagania tegoroczne zakończyła. Dopiero kolejka nastąpi 3 stycznia, ale to nie jest koniec emocji, jeżeli chodzi o rywalizację sportową, bo przecież przed nami, a właściwie już odliczamy minuty do startu turnieju finałowego o Puchar Polski i w Krynicy na pewno będzie się działo i emocji nie zabraknie. Kilka zdań oczywiście Krynicy także poświęcimy. Będziemy mówić o tym, co wydarzyło się w ostatniej kolejce Tauron Hockey Ligi. Będziemy zapowiadać to, co może się wydarzyć, ale gro naszego czasu poświęcimy dzisiaj temu, co dzieje się w Sosnowcu w Pałacu Szena, bo tam wystawa w ślad za krążkiem 90 lat hokeja w Sosnowcu i dzisiaj gościem w magazynie hokejowym jest autor tej wystawy, historyk, pasjonat, kronikarz hokeja sosnowieckiego Krzysztof Wojtanowski. Witam pięknie, dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Jak się wystawa rozkręciła, bo już pierwszy tydzień właściwie tego no, jest myślę, że gdyby nie święta, to ta publiczność byłaby jeszcze większa, ale tak uważam, że wernisaż, który miał miejsce 21 grudnia, tyle osób przyjechało, ponad 100 osób było na wernisażu. Same legendy były też na tym wernisażu. Dużo osób, które naprawdę były zasłużone dla polskiego hokeja, odwiedziły ten wernisaż i naprawdę super to wyglądało, to otwarcie. Powiedzmy na początku, że to jest wystawa, która jest poświęcona hokejowi, ale nie jest dedykowana tylko i wyłącznie kibicom tego sportu. Choć oczywiście w dużej mierze oni przychodzą dowiedzieć się coś o historii Zagłębia Sosnowiec, ale wiele osób przychodzi, którzy z hokejem absolutnie nie są w żaden sposób związani, a mogą się w ten sposób tym pięknym sportem zainteresować. Tak, nie tylko chodziło mi o to, żeby ta wystawa dotyczyła, czy ona dotyczy historii hokeja, ale chciałbym również, żeby na tą wystawę przyszły osoby, które nie mają nic wspólnego z sosnowieckim hokejem, po to, żeby poznały tą historię sosnowieckiego hokeja. Żmudna praca, pielęgnowanie historii, żmudna praca, jeżeli chodzi o pielęgnowanie pamięci o tych gwiazdach hokejowych, które nierzadko na lodowisku w Sosnowcu wciąż się pojawiają, są aktywne, cały czas gdzieś w pamięci waszej istnieją, ale czy ludzie mają o nich świadomość? Czy ludzie mają świadomość, że ten hokej ma taką bogatą historię w Zagłębiu? Myślę, że te młodsze pokolenie tutaj kibiców, czy w Sosnowcu, czy w ogóle w innych miastach, nie ma za bardzo pojęcia o tej historii związanej z sosnowieckim hokejem. Jest grono osób, które pamiętają te sukcesy, które były tutaj udziałem sosnowieckich hokeistów, czyli 5-krotne mistrzostwo Polski, 2-krotne zdobycie brązowego medalu i 3-krotne wicemistrzostwo Polski, ale uważam, że większość osób tej historii aż tak za bardzo no, niestety nie kojarzy i chciałbym ją po prostu na każdym kroku przypominać, bo ta historia naprawdę jest bardzo mocna, bardzo bogata w tradycję. Co możecie jeszcze zrobić, żeby w takim razie utwierdzić w przekonaniu sosnowiczan, że hokej warto mieć w pamięci i hokejem warto się zainteresować? Skoro te wystawy są, to jedno, no ale rolą klubu pewnie i nie tylko klubu jest to, żeby choćby tych młodych hokeistów, którzy przychodzą grać tutaj do Zagłębia, zainteresować. No myślę, jedną z takich akcji tutaj będzie, żeby te grupy młodzieżowe, które tutaj trenują w Sosnowcu, rozmawiałem z trenerami tych grup młodzieżowych i mam od nich zapewnienie, że
oprócz treningu, które te treningi są wykonywane, na pewno jeden trening będzie zrobiony w formie zwiedzania tej wystawy i pokazanie tej historii właśnie z hokejem sosnowieckim. To przechodząc do wystawy, co tam możemy podziwiać, co tam się znalazło, co uzbieraliście? Czy ja może powiem tak na początku, jak się to wszystko zaczęło, bo pomysł na tą wystawę w ogóle zrodził się na początku 2022 roku. Ja osobiście też tak nie byłem przekonany co do tej wystawy, bo warto zwrócić uwagę, że w 2020 roku była podobna wystawa i również dotyczyła historii hokeja w Sosnowcu. Obecny dyrektor Pałacu Muzeum Szona w Sosnowcu, Paweł Dusza, pamiętam tą rozmowę jak dzisiaj, powiedział: Krzysztof, zróbmy coś, czego na taką skalę nigdy jeszcze nie było w Sosnowcu. Ja tak mówię, nie byłem przekonany co do tego pomysłu, ponieważ ta wystawa była wcześniejsza, ale Paweł mówi tak: Krzysztof, jest 90 lat, wystawa będzie w kilku salach. Nowe lodowisko jest, ukaże się książka związana z historią hokeja, więc zróbmy to, kończymy tą rozmowę, zabieramy się do pracy. No i efekty tej pracy można od 21 grudnia do 25 lutego oglądać, podziwiać i oceniać. A rzeczywiście powstało coś, czego jeszcze nie było? To znaczy? No bo powiedział pan, że zróbmy coś, czego jeszcze Sosnowiec nie widział. Chodziło mi o to, żeby zrobić coś. Czy ta wystawa jest rzeczywiście największa, czy jeżeli chodzi o zbiory, jest najbogatsza? Mi się wydaje tak, bo na wystawie jest mnóstwo jest zbiorów związanych z historią hokeja, gdzie wcześniej, na tej poprzedniej wystawie, to nie było przedstawione. Na tej wystawie jest mnóstwo, ja powiem tak, bardziej ten nacisk na tą wystawę kładłem, żeby zrobić jak najwięcej rzeczy historycznych. Bardziej historia niż współczesność. Więc na wystawie naprawdę można zobaczyć wiele unikatowych pamiątek. Jednymi z takich pamiątek są na przykład przedwojenne pierwsze medale za Mistrzostwo Polski. Wtedy jeszcze nie było Zagłębia, ale były rozgrywane Mistrzostwa Polski. To są medale z lat 27-33. Są też mnóstwo koszulek, jest afiszów, kije z lat 40., 50., 60., kaski hokejowe. Tutaj muszę takie specjalne podziękowania skierować do pana Emanuela Zielosko. To jest jeden z największych kolekcjonerów starego sprzętu hokejowego. On właśnie mi ten stary sprzęt wypożyczył na tą wystawę. Także to jest naprawdę kawałek, coś fajnego, żeby zobaczyć. Jest też koszulka oryginalna z 76 roku, z Igrzysk Olimpijskich w Innsbrucku. To jest koszulka Kordiana Jajszczoka. Pamiętna koszulka właśnie z tej olimpiady. To jest moje kolejne pytanie, które zostało już uprzedzone trochę, bo chciałem zapytać, skąd te zbiory, bo wiem, bo rozmawialiśmy poza kamerą, że w dużej mierze z prywatnego, bogatego dorobku, natomiast no, nie wszystko z tej piwnicy zostało wyciągnięte. Tak, no nie tylko z jednej piwnicy, z kilku piwnic, ale tak na poważnie, no to większość tej wystawy jest oparta na moich prywatnych zbiorach, ale tak jak mówię, są osoby, które te pamiątki mi po prostu wypożyczyły na okres wystawy. To jest pani Joanna Maurer, córka znakomitego hokeisty Alberta Maurera. Emanuele Zielosko, tak jak wspomniałem też. Mamy pięknie odrestaurowanego manekina. To jest manekin zrobiony na sezon 90-91. Cały manekin jest po prostu ubrany na wzór właśnie tamtego sezonu. Także też podziękowania dla Emanuela Zielowski, dla Marcina Turka, który koszulkę właśnie z tego sezonu nam udostępnił. Mamy jeszcze drugiego bramkarza, też zrobionego z lat chyba 2006 jest zrobiony. Więc staraliśmy się na tej wystawie zrobić tak, żeby wszystko to było oryginalne, żeby nie było żadnych takich niedociągnięć, żeby wszystko było zrobione na oryginalnie i tak super, żeby było zrobione. Ile jest eksponatów? To znaczy eksponatów, może powiem tak, jest 8 sal, każda sala jest chronologicznie, po prostu jest chronologicznie, datami są każde sale poustawiane, więc pierwsza sala jest okres przedwojenny, później mamy następną salę, lata powojenne, lata 50., 60. i aż do sali 8. to jest sala, która po prostu pokazuje współczesny hokej, współczesną erę Zagłębia Sosnowiec. A jaki jest odbiór sosnowiczan? Jak to? Mi się wydaje, że właśnie dzięki temu, że dużo Facebook robi, bardzo chyba duży, bo widać to po komentarzach, widać po telefonach, po mailach. Ludzie chcieli tej wystawy na pewno i myślę, że to będzie chyba jedna z największych takich wystaw, jeśli chodzi o publiczność właśnie w Pałacu Szena.
My już powiedzieliśmy, że te złote karty historii Zagłębia były już zapisywane. Gdzie waszym zdaniem, zdaniem kronikarzy i historyków właśnie kończy się ta piękna historia Zagłębia? Bo wiadomo, że ostatnie lata to nie jest życie hokeistów Zagłębia usłane różami, tylko to są trudne boje o to, żeby w ogóle klub przetrwał. Znaczy ja myślę, że tak, że dla mnie jako kronikarza każdy dzień jest historią. Ta historia się tworzy w każdym dniu. A jeśli chodzi o te takie najważniejsze sukcesy dla sosnowieckiego hokeja, no to uważam, że 90. rok, ostatni brązowy medal dla klubu. Później niestety w wyniku tych zmian ustrojowych w Polsce kopalnia Sosnowiec, główny sponsor, wycofał się właśnie ze sponsorowania hokeja. Zaczął się upadek tego hokeja w Sosnowcu i już nie było takich sukcesów. Chociaż dwa razy była możliwość zdobycia brązowego medalu. Nie udało się, Zagłębie zdobyło czwarte miejsce dwukrotnie. Ale już do takich sukcesów niestety już Zagłębie chyba nie doszło. Znaczy nie doszli już i chyba, no miejmy nadzieję, że kiedyś to się skończy i Zagłębie powróci tam, gdzie jest ich miejsce, gdzie jest jego miejsce, no ale na razie tych sukcesów no, jakoś nie widać. A trudne jest to budowanie pamięci o Zagłębiu, bo powiedzieliśmy, że tutaj z Pałacu Szena też została wyciągnięta dłoń, żeby taką wystawę zrobić, ale wiadomo, że warto by było, żeby stała taka ekspozycja też miała miejsce, no bo tylko w ten sposób tą pamięć się buduje. Tak, ja nawet powiem szczerze, że mam taki apel do władz miasta Sosnowca, do wszystkich ludzi, którym ten hokej w Sosnowcu leży na sercu, aby w Sosnowcu powstało to, co było planowane i obiecane 3 lata temu, czyli Muzeum Sportu Zagłębiowskiego. I nie chodzi tylko o hokej, bo przecież Sosnowiec to także koszykarze, siatkarze, piłkarze i mamy te tradycje, mamy te puchary, mamy trofea, mamy uczestników Mistrzostw Świata, mamy olimpijczyków, czyli wszystko to mamy, tylko nie mamy tego miejsca, aby to wszystko przekazać i żeby te następne pokolenia, nie wiem, za 30 lat czy za 50, jak przyjdą na wystawę, żeby właśnie mogli zobaczyć, jak ta historia by wyglądała na żywo. No to my możemy tutaj też powiedzieć, bo tutaj też zdradzę pewne kulisy naszych rozmów wcześniejszych, że mylnie jest odbierany hokej w Sosnowcu pod względem powstania daty, bo wiadomo, że na pierwszym planie jest piłka nożna i wszyscy odbierają to jako początek całego istnienia Zagłębia Sosnowiec. Tak, to też jest ważna rzecz, bo przez wiele lat za datę powstania sekcji w Sosnowcu uważano 1906, później data 1906 to powstanie sekcji piłkarskiej, później to się zmieniało na 1934. No tu tak powiem, że 1934 to był pierwszy mecz, który rozegrali hokeiści z Sosnowca, ale data powstania sekcji to jest 27 listopada 1933 rok. Jeżeli chodzi o obchody 90-lecia, no to wiadomo, że to jest jeden z elementów. Jeszcze wrócimy w dalszej części naszego magazynu do tego, co planujecie w dalszych aspektach. Natomiast jesteśmy oczywiście na lodowisku w Sosnowcu. Obiekt jest niezwykle istotnym czynnikiem, jeżeli chodzi o budowę historii. Kiedyś stadion zimowy w Sosnowcu był jednym z najnowocześniejszych w Polsce i wtedy tam grały wszystkie te hokejowe gwiazdy. Ja wiem, że wy wszyscy związani z sosnowieckim środowiskiem hokejowym nie mogliście się tego lodowiska tutaj Zagłębiowskiego Parku Sportowego doczekać. Czy to może być taki przyczynek do odbudowy tej potęgi hokejowego Zagłębia? Ja myślę tak, że starego lodowiska, tamtej atmosfery, co była na tym starym lodowisku, tu się nie da tego zastąpić. Tam była specyficzna atmosfera. Tu tego nie ma. Także to, co tam zostało, uważam, te sukcesy, ta cała otoczka tego hokeja, tam już na zawsze zostanie. Czy tutaj będzie coś nowego? Uważam, że to jest kwestia czasu, żeby coś tutaj takiego właśnie też było, jak na starym lodowisku. No to z pewnością w każdym klubie mogą powiedzieć to samo. No, nigdy nowe nie zastąpi w taki sposób starego, ale unowocześni. A to jest niezwykle istotne, jeżeli patrzymy na znak czasu. Bo tak, no, nie da się ukryć, że nie mogliście już grać na tym starym lodowisku, no bo przenikliwy chłód to jedno, ale po prostu infrastruktura nie była technologicznie tak bardzo zaawansowana, jak na miarę potrzeb. Tak, no, to nie ukrywajmy się, to stare lodowisko w tych ostatnich już sezonach nawet, ten ostatni oficjalny turniej, który był na przełomie marca i kwietnia, to był turniej Old Boyów, no już lodowisko naprawdę było w takim stanie, no to lodowisko umierało, można powiedzieć. Więc teraz mamy nowe lodowisko. Fajnie, bo
widać to po teraz, ile osób przychodzi na to nowe lodowisko. Praktycznie były 4 mecze, gdzie był komplet publiczności, brakło biletów, więc ta nowość też coś chyba jednak robi. No, ale chyba też mobilizuje zawodników, mam wrażenie, że to tak, też sprawia, że grają troszkę inaczej. Przypuszczam, że przy podpisywaniu kontraktów też to jest duży czynnik, że właśnie jest jedno z najnowocześniejszych lodowisk chyba w Polsce na pewno, a czy w Europie? Dobrze, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o to, jak grają hokeiści Zagłębia, to za kilka minut Państwu zaprezentujemy wcześniej pozostałe starcia poprzedniej serii spotkań. Zaczynamy od PZU Podhala Nowy Targ, które podejmowało drużynę GKS-u Tychy. Tyszanie pojechali do Nowego Targu, licząc na przedłużenie serii spotkań bez porażki. I ta seria była imponująca, natomiast górale wzięli się ostro do pracy, ale najpierw gola strzelili jednak zawodnicy GKS-u Tychy. To była 6 minuta. Przewaga tyskiego zespołu wykorzystana przez Bartłomieja Jeziorskiego, a później najpierw Damian Kapica strzela w 8 minucie na 1-1 i okazało się, że rywalizacja cios za cios będzie w tym meczu świetna dla oka kibiców, ale nie najlepsza dla GKS-u Tychy. Oskar Jaśkiewicz wprawdzie w 19 minucie znowu dał prowadzenie tyskiemu zespołowi, ale nie dotrwali nawet do syreny, bo Patryk Wronka doprowadza do remisu 18 sekund przed zakończeniem pierwszej tercji. A w drugiej tercji chyba losy tego meczu się rozstrzygnęły. Najpierw Jakub Worwa, 25 minuta gry. I to jest gol na 3-2 dla Szarotek. Podhale na prowadzeniu. Tyszanie próbowali odzyskać równowagę, ale zamiast odrobić stratę, to nadziali się na kolejny skuteczny atak. Znów Patryk Wronka w liczebnej przewadze Podhale obejmuje dwubramkowe prowadzenie. W 38 minucie Radosław Galand jeszcze wlewa nadzieję w serca tyskich zawodników, że uda się te straty odrobić, ale ta przewaga już była na tyle wyraźna, że nowotarżanie prowadząc 5-2, tracąc gola numer 3, już nie sprawili sobie większych kłopotów. Bartłomiej Neupauer ustala wynik tego meczu w 44 minucie gry. Przewagi Podhala były zabójcze dla zespołu GKS-u Tychy. Nowotarżanie wyraźnie budzą się w tym sezonie. Już używaliśmy tego sformułowania w poprzednich naszych magazynach. Podhale kolejny zasłużony klub dla polskiego hokeja. Jeżeli mam w studiu historyka, no to możemy też powiedzieć i o szerokim. Tak, wielokrotny mistrz Polski, zarówno seniorów, jak i też juniorzy. Zdobyli mnóstwo medali, czy to na mistrzostwach Polski, czy na różnych ogólnopolskich olimpiadach młodzieży. Tak, w olimpiadach młodzieży. Także bardzo utytułowany klub. Jeżeli chodzi o akcję tego meczu, Bartłomiej Neupauer zamykający wynik tego spotkania. 6-3, strącenie krążka idealnie przed tyskim bramkarzem. W odpowiednim momencie podniesiony kij, guma o niego zahacza i wpada. Gol numer 6 Podhale, tak jak powiedzieliśmy, pokonuje tyską drużynę 6-3. Tyszanie psują sobie troszkę humory przed starciem półfinałowym o Puchar Polski. Drugie spotkanie z tych trzech rozegranych w ostatniej kolejce to wizyta w Sanoku. Marmaciarko STS, JKH GKS Jastrzębie. 9 goli w Nowym Targu, aż 15 mieliśmy na Podkarpaciu. 0-1 Dominik Jarosz w 8 minucie gry. Po pierwszej tercji było 2-2. Jastrzębianie mieli spore kłopoty z gospodarzami. Dwukrotnie musieli tutaj walczyć o to, żeby wyjść na prowadzenie. Biner doprowadził do remisu w 11 minucie, a później Sanoczanie strzelili gola na 2-1. Marek Strzyżowski w osłabieniu. Takie trafienia zawsze podbudowują. No, widzą Państwo doskonale radość zespołu STS-u Sanok. Jak powiedziałem, 2-2 po pierwszej tercji, po Filip Starzyński jeszcze doprowadził do remisu. Na 30 minut starczyło sił gospodarzom. To już się powtarza wielokrotnie, że Sanoczanie nie dysponują chyba aż tak dobrą kondycją fizyczną, by postawić się rywalowi przez równe 60 minut, bo gdyby tak było, to tych punktów pewnie na koncie STS-u mielibyśmy więcej. 3-2 dla Jastrzębian to Urbanowicz, 3-3 Sienkiewicz, to była 28 minuta gry, 3-4 Kiełbicki, 3-5 Jakub Izacki w 29 minucie gry. W ciągu 25 sekund Jastrzębianie wyprowadzili dwa ciosy, po których teoretycznie trudno byłoby się podnieść, choć jeszcze Marek Strzyżowski dał sygnał do ataku, ale to było właściwie wszystko, na co było Sanoczan w tym meczu stać. 4-5 wówczas było w 35 minucie gry, ale już 11 sekund później 6 gol dla Jastrzębian. Po takim błędzie, po takiej stracie i z łatwością, proszę spojrzeć, jak wjechał w strefę ataku Izacki,
i w ten sposób pokonał sanockiego bramkarza. Później już poszło do Jastrzębian z Górki, Petter i Winikainen, 7-4, 8-4 ponownie. Izacki, świetny mecz tego zawodnika, 3 gole, 2 asysty Izackiego, na to na pewno warto zwrócić uwagę. Później jeszcze Raja Meki w 51 minucie z rzutu karnego na 4-9 i na 4-10 Rastislav Szpirko w 56 minucie gry. Jastrzębianie prowadzili bardzo wysoko, rozstrzelali wręcz sanoczan, można powiedzieć. Konrad Filipek miał ostatni akcent w tym meczu, to był 5 gol dla zespołu STS-u Sanok, 12 sekund przed końcową syreną. Jeszcze próbowali coś zrobić, 32 sekundy oczywiście przed końcową syreną, jeszcze próbowali coś zrobić, żeby polepszyć swoje nastroje, ale wyraźna porażka drużyny STS-u. Jeżeli chodzi o akcję tego meczu, Rastislav Szpirko, odkąd przyszedł do Jastrzębia, na pewno się wyróżnia. 56 minuta gry, to był 10 gol dla zespołu JKH. Często mówimy, że strzelanie 10 gola jest niezwykle cenne dla każdej drużyny. Jak już jest ten 9, to brnie się do przodu, żeby 10 trafienie zanotować. Rzadko mamy takie gole w ostatnim czasie. Jeżeli spojrzymy na ten archiwalny hokej, to takie wyniki były częstsze, czy te, które mamy obecnie, czyli historia zatoczyła koło, że tych goli było mniej? Mi się wydaje, że jak były te... Wtedy chyba były większe wyniki, bo patrząc na te statystyki, przypominając sobie te statystyki, było chyba tak, tabela była tak bardziej podzielona na słabszą, na słabsze drużyny i mocniejsze. Tutaj teraz tego nie ma, bo właściwie oprócz Sanoka, który odstaje od tych drużyn pozostałych, no to wszystkie drużyny naprawdę grają na równym poziomie i te wyniki są bardzo minimalne. Proszę zauważyć, nie ma wyników dwucyfrowych w tym sezonie. Może było kilka, prawda? Te wyniki są takie na styk, dwoma bramkami, trzema. A jak wyglądał hokej na początku Zagłębia Sosnowiec? Jak to wygląda, jakbyśmy porównali? No oczywiście nie będziemy porównywać sprzętu i poziomu gry, natomiast no, jakbyśmy to nie wiem, mogli opisać. Nie wiem, o co pytasz, czy o te lata przedwojenne, lata 30, czy późniejsze? O początek Zagłębia Sosnowiec, Początek Zagłębia. No początki hokeja w Sosnowcu, ja może powiem, bo jeśli chodzi o Zagłębie, nazwa Zagłębie została przyjęta pod tą nazwą. Zagłębie występuje od 25 stycznia 1962 roku. Te lata 60. No to był początek, jak kopalnia wtedy zaczęła sponsorować też, to była gra w trzeciej lidze, więc wtedy wiadomo, były inne czasy, był inny sprzęt. Czym dalej to się toczyło, ten sprzęt, ta, nie wiem, szybkość hokeja, technika, wszystko to się zmieniało na lepsze. A najlepsze lata Zagłębia? Najlepsze. Końcówka lat 80. Mi się wydaje, że pierwsze lata, początek lat 80., gdzie naprawdę stolicą polskiego hokeja było Zagłębie, bo przypomnijmy, lata 80, 81, 82, 83 i 85, mistrz Polski. 84 rok, wicemistrz Polski. Także te lata 80. to była naprawdę taka złota dekada sosnowieckiego hokeja. A wy dostrzegacie jako kronikarze gdzieś zalążek takich postaci, jak wówczas były w Zagłębiu? Ja nie mówię o całej drużynie, ale gdzieś przynajmniej jakieś jednostki, które się wyróżniają? No ciężko jest to, bo wtedy naprawdę, chociaż wtedy też była sytuacja, że grono zawodników, którzy tworzyli tą mistrzowską drużynę, było ściągniętych z Nowego Targu. Ale też było wielu wychowanków, między innymi Hendryk Pytel, wychowanek olimpijczyk. Mi się wydaje, że teraz tych wychowanków, tej młodzieży nie ma tyle, co wtedy. Przez to, że właśnie dużo zawodników z zagranicy występuje w polskich drużynach, no i blokują to miejsce tym zawodnikom. Bardziej co jest zawodnik utytułowany, to niestety no nie przybija się do tego pierwszego zespołu. No ale z tego też wynika pewnie, znaczy to wynika z tego, że kiedyś hokej był zdecydowanie wyżej w hierarchii niż obecnie. Tak, ja myślę, nie tylko był wyżej w hierarchii, ale to co mówiliśmy, hokej na lądzie w latach 80. był najbardziej popularną dyscypliną, jeśli chodzi o sport zimowy w Polsce. No teraz wiadomo, teraz narciarstwo, jest skoki narciarskie, chociaż pomału już teraz upadają, tak po ostatnich wynikach widać. Ale tak jak mówię, hokej na lodzie był najbardziej popularną dyscypliną w Polsce, więc naprawdę to było się na kim wzorować i każdy na te mecze chodził, interesował się. Wtedy był bardziej chyba ten hokej popularny niż teraz. No ale graliśmy też z mocniejszymi rywalami, no chociażby tak. To, że graliśmy w elicie, no to też wzbudzało większe zainteresowanie. No ale teraz pomalutko się ten hokej może odradza, bo przecież wiadomo, Mistrzostwa Świata Elity będą w maju z udziałem reprezentacji Polski, więc może to jest jakiś taki kroczek, aby ten hokej znowu
powoli odbudowywać. Tak? No to jak już powiedzieliśmy o reprezentacji, to warto też nawiązać do tego, że w Sosnowcu też reprezentacja zagości w turnieju prekwalifikacji olimpijskich. I to całkiem niedługo. Tak, no nie tylko będzie jeszcze mecz towarzyski bodajże z Koreą 5 lutego. Później będzie turniej prekwalifikacyjny z udziałem, o ile się nie mylę, Estonii, Ukrainy i Korei. Mhm. Więc tutaj miejmy nadzieję, że wywalczymy tą przepustkę do ostatniego już etapu o walkę na olimpiadę. Warto też zwrócić uwagę, że w kwietniu będą Mistrzostwa Świata do lat 18. Czwarty poziom niestety rozgrywkowy i będziemy walczyli o awans na trzeci poziom. Czyli warto mieć nowoczesne lodowisko, bo na tym starym pewnie takie turnieje by się nie odbywało. No raczej nie. Mi się wydaje, że to by było nie do przyjęcia, żeby na takim lodowisku grała reprezentacja Polski. Reprezentacja naszego kraju gości od czasu do czasu w Sosnowcu. Oczywiście regularnie występuje tutaj Zagłębie, dlatego teraz o ligowym starciu drużyny Zagłębia z Repla z Unią Oświęcim. Na pewno sosnowiczanie faworytami tego meczu nie byli, ale w 8 minucie to oni objęli prowadzenie. Patryk Krężołek, najskuteczniejszy gracz Zagłębia w tym sezonie, zdobywa gola. Jest 1-0 dla sosnowiczan, ale okazało się, że to było jedyne trafienie, jakie gospodarze w tym meczu mieli okazję zanotować. Później Karjalainen w 19 minucie gry, przewaga Unii Oświęcim. 2-1 w 32 minucie dla Unii Olson Drkulia. Teraz właśnie to trafienie na Państwa ekranach i trzeci gol już w 58 minucie spotkania, Kamil Sadłocha. Jesteście rozczarowani postawą Zagłębia w tym sezonie, czy to jest na miarę oczekiwań i raz jest lepiej, raz jest gorzej? Po prostu oddaje to, jak zbudowana jest ta drużyna. Ja myślę, że patrząc na skład, gdzie mamy dwóch reprezentantów Polski, dużo też zawodników jest, którzy przybyli z innych klubów. Chyba były większe te oczekiwania niż tylko to 8 miejsce. Wiadomo, jeszcze sezon się nie zakończył, więc jeszcze te mecze trwają i jeszcze jest sporo meczy, więc może ta pozycja będzie ciutkę lepsza niż to 8 miejsce na razie. Ale naprawdę to jest coś takiego, że no już od wielu lat mamy to 8 miejsce, 9, 8, 9 i czegoś brakuje, żeby być troszeczkę wyżej i w tych playoffach znowu nie zaczynać od 8 pozycji. A czego brakuje? Czego brakuje? No mi się wydaje, że nie ma takiego... Zawsze coś brakuje. No, czy tego zgrania między zawodnikami? No, chyba nie, no bo jednak oni przecież też trenują, są na co dzień ze sobą. I to są naprawdę wyniki, które osiąga Zagłębie. To nie są wyniki wysokie. Oni przegrywają dwoma bramkami, trzema. Tak samo mecz z Tychami wcześniejszy, czy z Unią Oświęcim. Te wyniki są na styk. Więc one są te mecze, no prawie praktycznie są te mecze do wygrania, a ponosimy porażki minimalnie i te punkty uciekają niestety. Daniel Olson Trkulia wyróżniony przez nas w tym spotkaniu. 2-1 dla drużyny Replast, Unii Oświęcim, w taki sposób pokonany bramkarz Zagłębia Sosnowiec. Ważny gol dający oddech Unii, gol troszkę podłamujący zespół sosnowiecki. Minimalne jeszcze prowadzenie w hokeju do odrobienia, ale sosnowiczanom odrobić się już tego nie udało. A zatem Unia wygrywa w Sosnowcu 3-1, komplet wyników tej serii spotkań. Mieliśmy 3 spotkania rozgrywane w 26 kolejce. Wygrywają goście w Sosnowcu oraz w Sanoku i gospodarze w Nowym Targu. Jeżeli chodzi o tabelę, tak wygląda klasyfikacja zespołów. Niezmiennie wysoka przewaga GKS-u Katowice. Później już robi się ciaśniej między GKS-em Tychy i Repla z Unią Oświęcim. No a między 4. a 7. pozycją w tabeli bardzo blisko Jastrzębianie, zespół z Nowego Targu, Torunia i Krakowa. Zagłębie Sosnowiec, tak jak powiedzieliśmy, balansuje nie na miejscu 8, a 9, a tym razem 7, 8, gdzieś jeszcze, gdyby udało się zdobyć 6 punktów sosnowiczanom, jak widzimy, no to ten kontakt byłby na tyle bliski, że nawet i 4 byłaby w zasięgu, co nie jest wykluczone w hokeju. Tak, ja mówiłem o tym miejscu 8, 9 na zakończenie sezonu. A tak, jeśli chodzi teraz o te rozgrywki, które trwają, jest szansa na to wyższe miejsce, bo tam nie masz takiej dużej straty, żeby na te 5., 6. miejsce awansować. Więc miejmy nadzieję, że te kolejne mecze uda się wygrać i Zagłębie będzie się piął w tabeli do góry i do playoffów przystąpi z lepszego miejsca, a nie z 8. 7 wspaniałych, czyli klasyfikacja wyróżnień indywidualnych. Patryk Wronka, Jalan Łyszczarczyk na prowadzeniu. Kiedyś Patryk Krężołek był w czołówce, ale później coś się zatrzymało w Sosnowcu i widzimy, że Patryk Wronka
Teraz tyle samo punktów co Alan Łyszczarczyk, z tym, że 5 trafień więcej, 5 asyst mniej. Łyszczarczyk częściej podaje do swoich partnerów, którzy są w stanie te podania wykończyć. Jeżeli chodzi o terminarz, to najbliżej oczywiście nas jest Puchar Polski, bo już niebawem początek pierwszego półfinału GKS Katowice, JKH GKS Jastrzębie. Jutro Unia Oświęcim zagra z GKS-em Tychy. No i finał zaplanowano w sobotę. Mogą Państwo obstawiać, jak go typuje nasz gość? Ja typuję, że w finale spotka się drużyna GKS-u Katowice z GKS-em Tychy. Czyli śląski finał. Tak. Mistrz Polski kontra zespół tyskiego GKS-u. Powiedziałem, że na koniec jeszcze wrócimy do 90-lecia hokeja w Sosnowcu, bo o tym, że wystawa w Pałacu Szana jest, ona będzie do 25 tak, lutego. Tak, do 25 lutego trwa ta wystawa. Czy w ramach obchodów jeszcze coś planujecie? To znaczy planujemy kilka takich spotkań, między innymi z drużyną, z pierwszą drużyną, takie można powiedzieć prywatne zwiedzanie z drużyną Zagłębia Sosnowiec, z zawodnikami, z całymi tutaj, z trenerami, z kierownictwem. Planujemy też takie spotkanie, też zwiedzanie. Ale to będzie zwiedzanie dla kogo? Dla kibiców? Tak, myślę, że połączymy to ze zwiedzaniem też chyba dla kibiców, żeby to zawodnicy przyszli na tę wystawę, plus kibice oczywiście. Ale mamy też w planie zrobienie takiego zwiedzania, też chyba z kibicami to zrobimy, tych legend. Czyli tych legend z lat 60., 70., żeby kibice też się z nimi spotkali, żeby mogli im jakieś pytania pozadawać, zrobić sobie zdjęcia. Też to jest w planie. A coś ponadto? No mamy dużo planów, tylko to wszystko zależy od... wszystko się rozbija o finanse. Byśmy chcieli zrobić akademię na 90-lecie klubu. Mamy też plany, żeby zrobić może po zakończeniu sezonu taki mecz też właśnie kończący te obchody. Nie będę na razie zdradzał szczegółów, bo to jest niespodzianka. To wszystko zależy od pewnych czynników, wiemy jakich, więc na razie czekamy. Rozmowy trwają, a co z tego wyjdzie? To nie zdradzajmy, ale zapytam przynajmniej, czy mecz międzynarodowy. Mina mówi sama za siebie. Rozumiemy, tak. że coś takiego jest w planach. Tak. Życzymy w takim razie sukcesu i realizacji, bo takie postanowienie noworoczne możecie już sobie założyć. Jeżeli chodzi o terminarz najbliższej kolejki Tauron Hockey Ligi, no to zapraszamy Państwa oczywiście 3 stycznia na lodowiska i zapraszamy także przed ekrany Polski Hockey TV na każdym z tych lodowisk za gości ze swoimi kamerami. JKH GKS Jastrzębie Energa Toruń, Unia Oświęcim, Podhale, Nowy Targ, GKS Tychy, GKS Katowice, czyli to ma być rewanż za finał Pucharu Polski, tak? Tak, zdaniem naszego rewanż. Gościa. Tak. I Komarch Krakowia, Zagłębie Sosnowiec. Pod Wawelem o punkty będzie pewnie trudno. Niezmiennie oczywiście zachęcamy tak, żeby głosować na Krystiana Dziubińskiego, kapitana hokejowej reprezentacji w plebiscycie na najlepszego sportowca Polski w 2023 roku, ale oczywiście pamiętajmy, że to jest wyróżnienie dla kapitana reprezentacji, ale też drużyna narodowa również ma okazję, by zostać w tym plebiscycie wyróżniona. Hokeiści spisali się świetnie w Nottingham. Mamy nadzieję, że za rok o tej porze będziemy Państwa namawiać na głosowanie na całą reprezentację hokejową po dobrym występie w Ostrawie, na co oczywiście głęboko liczymy. Krzysztof Wojtanowski, pasjonat, historyk sosnowieckiego hokeja, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A my zapraszamy Państwa niezmiennie na lodowiska i na transmisje hokejowe w Polski Hokej TV. Do zobaczenia. Fotowoltaika z Teurona. Z gwarancją jakości. I może być ubezpieczona. Komfort i oszczędność dla Twojego domu. Niższe rachunki za prąd. Bezpieczny montaż i wsparcie serwisanta przez cały rok. Obniż rachunki za prąd. Wybierz fotowoltaikę z Teurona. Teuron.pl/fotowoltaika.
Stadion zimowy w ArcelorMittal Park to najnowocześniejsze lodowisko w Polsce. Sosnowiecki obiekt posiada trybunę o pojemności 2,5 tysiąca widzów, sektor kibiców gości, czterościenny telewizor QLED, 11 szatni, strefę mediów, pokład VIP czy studio TV. Stadion zimowy spełnia wymagania Światowej Organizacji Hokeja na Lodzie. Dzięki temu już w najbliższych miesiącach w Sosnowcu odbędzie się turniej prekwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie oraz Cortina d'Ampezzo i Mistrzostwa Świata Juniorów. Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.zps-sosnowiec.pl. That was just the beginning.